Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. No i kochani, ostatnio pokonaliśmy sobie bossa i ostatnio wam też powiedziałem na samym końcu, że najprawdopodobniej Katie Rain do czasu mojego powrotu z wakacji, no niestety będzie zatrzymana. Dlatego Moonlighter na razie wpada na pierwszy topowy gameplay. A potem sobie Katie Rain nadrobimy, pewnie tak samo właśnie jak teraz Moonlightera. Po prostu nie mam na razie głosu do Katie Rain. A tam jest naprawdę dużo czytania i myślę, że takiego maratonu jak z Moonlightera bym nie zrobił, mimo iż tam no, jest mniej komentarzy, ale jednak sporo czytania. Więc no niestety. Nadrobimy. Obiecuję. I tyle. O, kupiłem tego kupca. Czy kupca tego bankiera. Spoko. No, żeś dużo wybudował. Żeś dużo wybudował, naprawdę. Postawiłeś go tam. Edward. Tak, jestem Edward, nowy obywatel tego wspaniałego miasta. Lubię myśleć o sobie jako o brokerze. Moja specjalność to waluta. Sprawiam, że twoje pieniądze krążą. Zainwestuj w mój interes, a staniesz się bogatszy. Teraz zajmują mnie inne sprawy. Wróć za jeden dzień, to pogadamy. Dobra. Miasto już mamy całe. Wszystko wykupione w mieście jest. Więc teraz inwestujemy full w sklep. Luxury. Odblokowano osiągnięcie. Ale upgrade'y dzisiaj się sypią normalnie jak z rękawa. Mam nadzieję, że ci się to spodoba. Daję z siebie wszystko. Jak to wygląda? Wow! Za 30% możemy sobie postawić kogoś, kto będzie tu obsługiwał i będzie przeganiał również złodziei. Fajnie. Cześć, Will. Jeśli chcesz wziąć wolne, mogę zająć się sprzedażą. Wezmę 30% zysków, a ty możesz ruszać do lochów. Dobra. Spoko. Ale czekaj. Czemu nie mogę tego otworzyć? Ja tu mam ci wrzucić rzeczy? Czyli co, ona będzie tutaj handlować wszystko, jak mnie nie będzie? Dobrze rozumiem. Ej, to spoko. Spróbuję te pierścienie powrzucać. Zobaczymy, czy się da. To sobie zostawimy. A właśnie, jeszcze muszę sobie te podki wymienić na całe 5. Tak, na zaś, żeby zawsze coś tam mieć. To sobie zostawimy. Zobaczymy, czy mamy coś jeszcze w skrzyniach. Chyba nie. Tego nie sprzedajemy, bo musimy iść do lochu, żeby ogarnąć jeszcze 6 sztuk. Więc pójdziemy jeszcze dzisiaj do tego lochu kamiennego, pustynnego, przepraszam. Dobra. Ale my jeszcze możemy sobie coś zaupgrade'ować. Klep. 250 tysięcy. Potrzebujesz magazynu? Oto coś dla ciebie. A tu już niestety nic nie będzie. Teoretycznie możemy również kasę sobie zaupgrade'ować. Srebrna kasa, złota kasa. Zwykłe pudło zniżkowe, luksusowe pudło. No i tu nam to daje sporo. Łóżko tak dobre, że po spędzeniu w nim nocy czujesz się bezpieczniej. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Bezpieczeństwo nawet w najgłębszych lochach. Niech komfort zawsze będzie z tobą. No to jest goła skrzynka. Dobra, kupię sobie to łóżko. I niestety już teraz tego nie kupimy, to jest 250 tysięcy. Ale mamy luksusowe łóżeczko. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to moje nowe łoże wygląda? Ła, królewskie łoże. No kochani, normalnie jesteśmy królami życia. Królami życia. Damy to tobie tutaj. Ty spróbuj to obchnąć. Nie wiem za ile, nie wiem co, nie wiem po co, nie wiem jak. 30% brzmi spoko. Kim ty jesteś?
Wydaje się, że pokonanie strażników ze wszystkich lochów spowoduje otwarcie piątych drzwi. Za każdym razem, gdy bohaterski kupiec pokonuje któregoś z nich, podświetla się symbol. No, o tym to ja wiedziałem. Nie zdziwiłeś mnie. Dobra, więc robimy powtórkę z rozrywki. Widzimy tu, musimy jeszcze wytłuc chyba 6 sztuk. Mieliśmy 4. Mieliśmy 4. Musimy zabijać te. O, co to jest? Jakiś nowy przedmiot? Jego chyba jeszcze nie mieliśmy. W ogóle co to zaczęło dropić, ej? Czy to się dzieje, jak pokonamy ten loch? Czyżby tak było? Co to jest? Dodatki z plotu materiału. Co to jest? Amulet Nai, nie na sprzedaż. Notatki z plotu materiału. Nie wiem, co to jest. Może ja czegoś nie ogarniam. Ile już tego mamy w ogóle? 2 sztuki na razie, mało. Co te notatki robią? I chyba kolejny... Tak, jajo małego stworka. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dropu te notatki na i. Dużo tego mamy? 4 sztuki. Więc czyścimy, czyścimy, czyścimy na maksa. Czekajcie, bo mi się zaczynają mylić... Zaczynają mi się mylić, kurde, te... Kawisze. No to już jestem szczęśliwy, że tu przyszliśmy. Mamy jakby nie patrzeć nowego stworka, no i poznaliśmy jakąś nową mechanikę. Zawsze jakaś nowa mechanika, spoko. Pyk, padło. Ale już ten Nai przestały dropić. Nai przestało dropić. O, tu jest jakiś El Secreto. Tu jest Secreto, widziałem. Zabieramy to. Szybko tego tłuczemy. Dobra. Widzę, że nam idzie coraz lepiej, naprawdę. Idzie jak złoto. Kurde, jeszcze musiałem dostać, naprawdę. Idę. 7 sztuk już teoretycznie możemy wracać, fajnie. No, ale tym musiałem się leczyć. Zabijamy bossa i już możemy cofnąć. O, magnetyt. No i bez straty HP. Ładnie. Poszło super. Dobra. Wracamy. 3200 za powrót. Sporo. 3200 za powrót to jest naprawdę sporo. Sam powrót. Dobra. Teraz... Co? Czy ty to sprzedałaś za darmo? Czy ta tempa dzida, bo jej inaczej nie nazwę, sprzedała to za darmo? Ja pierdzielę. Nie wierzę. Nie wierzę, co tu się od ja nie pawliło. Naprawdę, nie wierzę. Na 15 dzień notatki z plotu materiału. A. No
Notatki z plotu materiału. Musimy tego 10 sztuk. Ale ja lama jestem. Ej, co to nam się za tarczki teraz pojawiły? Ciekawe. Jakaś nowa mechanika? Tak, 3 tarcze plus 250 HP. Ej, sporo tego jest. Tempa Jido, bo cię inaczej nie nazwę. Nie chcę ciebie. Chyba sam to sprzedam. A, otwórzmy to już. No, czyli my to możemy sprzedawać bez problemu, dobra. Nieważne, nie było tematu. U2 nawet. Trzeba uważać na złodziei, kurde, no, bo ich jest sporo z tego co widzę. Dużo więcej kasy? 524. Tak dużo to może nie. No ale zawsze coś. Zawsze trochę tych przedmiotów tutaj jednak posprzedajemy. Ta babka mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, bo ona coś tu kombinuje. Jeżeli nic nie kupi, to chyba ją wypieprzę. Ona tak krąży i krąży i krąży i niby nic nie kupuje i tak krąży. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Nadal krąży babiszon. Weź sobie idź już. Nie, no to jest złodziej. Mam wrażenie, że to jest złodziej, serio. Jak się rozgląda i tyle. Nie podobać mi się. No to jest na pewno złodziej. Widzę, że gra nam coraz bardziej utrudnia. Gra nam coraz bardziej utrudnia, ewidentnie. Gdzie? Co mi tu chciałeś ukraść, gnoju? Nadal krąży babeczka. Dobra, szpula wolframu. Szpula wolframu, oto co mnie interesuje. Czy możesz znaleźć ich z 5 i przynieść do mnie w ciągu 3 dni, przepraszam. Tak mogę. Leśne owoce. 35 tysięcy, nie interesuje mnie to. Musiałbym się cofać specjalnie. Czyli co, te 3 tarczki to by mogły być po prostu, nie wiem. Nie zwiększa tą armoru. Narzędzia magnetyczne. Nie. Nie idziemy już tam. Czyli tak, tu sprzedajemy, tutaj mamy zlecenie. No ta babka nadal się tam kręci, no. Piaro, idź sobie stąd. Nic nie kupuję, nic, zero. Krąży tylko. Tylko krąży. Aha, dobra. To będzie sporo kasy teraz. Prawie 400 tysięcy. Złota kasa oddaje. Naprawdę złota kasa oddaje.
Dobra, dwa ostatnie przedmioty, bierzcie i uciekajcie mi stąd. Ta babka, nie wiem, ona po prostu tutaj sobie po prostu chodzi. Nic nie robi, tylko chodzi. Nic nie kupuje, chodzi. Nic nie patrzy, tylko chodzi. Dobra, wynocha, wszyscy. Ile żeśmy zdobyli kasy? No, 269 tysięcy, nie jest źle. Chyba nam się nawet uda teraz ulepszyć już sklep na maksa. Sklepik. Tak, uda nam się. Emporium, odblokowane osiągnięcie. Zmieni się w końcu ten wygląd, czy nie? Myślę, że nie. I to już ostatni dodatek do twojego sklepu. Piękne imperium masz tu, tylko dla siebie. Oj, przepraszam was serdecznie. Ale się ktoś rozpisał. Ale się ktoś rozpisał. Ale się ktoś rozpisał. Dobra, już na szczęście wyciszyłem wszystko. O kurde, blaszka, no nie, no trochę mamy tutaj teraz tego interesu. Zwiększyło nam chyba ilości, czy nie? Ej, kurde, teraz nie wiem. I zresztą, co to jest? Co to jest? Nie wiem. A jak wygląda nasz tutaj... tutaj też jest spoko. Tutaj też jest spoko. No i tak musimy się jeszcze, kurde, cofnąć. Wiecie co, to żałuję w sumie, że nie wziąłem sobie dodatku tamtego. Że dodatku tego zlecenia, które tam koleś chciał. Wydaje się, że pokonanie strażników te... przeczytaliśmy. Sklep. No, możemy sobie zainwestować w to. I 75 tysięcy nam zostało. Zresztą nam skrzynki tylko zostały do odblokowania i mamy 100%. I mamy 100%. Dobra, ale w związku z tym, że musimy zrobić jeszcze 5 dodatek. A ja sobie nawet miejsca nie zrobiłem, świetnie. Ale nie chcę mi się już wracać. Idziemy stricte na te dodatki. Idziemy stricte na notatki. Nie wiem, czy ona sprzedała to dlatego, że my jakieś ceny nie podaliśmy, nie wiem. Kurde... Sprzedała nam wszystko. Uuu, co to było? Możemy 3 hity przyjąć za im... rozumiem. Co to jest? Popsuty Morgenstern. To może być jednak drogie. To może być drogie. Morgenstern. Nie widzę. Nie widzę. Dobra, mniejsza. Nie będziemy się teraz zastanawiać. Więc dalsze przejście, to przejdziemy sobie oczywiście. Tylko tu jest chyba jakiś secret jeszcze, albo notatka. Komnata ze zniszczonymi skrzyniami nie jest tym, czym się wydaje. Podobno po umieszczeniu w niej przedmiotów coś się tam dzieje. Ale pytam, co niby dobrego może przynieść pozbywanie się przedmiotów? Komnata ze skrzyniami. O! O was mi chodziło. O was mi chodziło, przyjaciele. A z nich już nie dropiło. Że tu coś jest. O, ciebie też chcę. Ciebie też chcę. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze dwie. Tu jedna wyleci. Jeszcze jeden monsterek i... Znaczy monsterek, nie energetyk, spokojnie. Fajne są w sumie te dodatki. Dobra, teraz na lewo. Wolframik. Nie Wolframik, przepraszam. Magnetyt. Wolframik. Co ja z tym Wolframem?
Wolframu to się do spawania używa, jako elektrody. A ja tu coś, kurde, nie wiem. Gadam, za głupoty. Nie wiem, dlaczego to się nie stakuje. Szkoda, że tu nie ma przycisku, nie wiem. Co to? Czemu nie możesz? Przedmiot musi znajdować się w górnej lub dolnej części torby. Co tu? Szkoda, że tu nie ma przycisku segreguj. Albo dopasuj, nie wiem. Bla, 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 bla. Oczywiście, musiałem. Już teraz otrzymujemy DPS normalne. Ale cię złapaliśmy pięknie. Ale cię pięknie złapaliśmy. No to możemy sprzedawać. No to też na górnej części się musi znajdować, tak? To nie problem. To nie problem. O, nie ten przycisk. Zamieniłem tylko przedmioty. Zamieniłem tylko przedmioty. Dobra, to jest po prawej stronie. Myślałem, że już nie ma. Zamieniłem tylko przedmioty, nie skoczyłem. Już widać, że zmęczenie wchodzi powoli. 7 albo 8 odcinek pod rząd, więc sporo. Nie wiem, czy trochę nie przesadzam. Może naprawdę głosu to już nie mam. Już ledwo gadam, ledwo gadam. Na pewno to też słychać w sumie po moim głosie, ale... No muszę zrobić zapas. Muszę. Dobra. To możemy sobie anulować. To na mnie nie jest potrzebne w tej chwili. Z50 też możemy sprzedać. 440 za 4 sztuki. Spoko luz. Brakuje nam jeszcze jednego. Więc jak najbardziej schodzimy. Czy się muszę spakować na jutro, cholera. Oj. Ciężko widzę mój wyjazd. No, serio przeżyłeś to jeszcze? Typku? Serio to przeżyłeś? Naprawdę. Ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie nie lubi ewidentnie. O ile to było? 2000, o to nie. 1000. 2000, 4000, no nie, no takich rzeczy my nie sprzedajemy. Takich rzeczy to my nie sprzedajemy na pewno. Zróbmy to w ten sposób. Nie widziałem, ile mi wleciało. Dobra. No trudno, zostawimy sporo przedmiotów, ale... No ja muszę znaleźć tam ten przedmiot. Muszę. Nienawidzę was. Nienawidzę was, gnoje. Dużo fajnych przedmiotów, których wziąć nie mogę. O, jest. Dobra, to co chciałem, mamy już. No, przestań. Masz problemy ze sobą, nie? Albo im pad pada, albo nie wiem. Dobra, uciekamy stąd. 24 minuty, znów przesadziłem z odcinkiem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku z Moonlightera. Trzymajcie się, hej.